Dzień dobry, dziś kolejny filmik dotyczący Deusa, ale tym razem będzie to Deus 1 i Deus 2. Będzie to, można powiedzieć, porównanie. Już od dawna nurtowała mnie taka kwestia czułości na mikrokolor obydwu wykrywaczy. Często gdzieś tam ludzie piszą czy mówią na temat Deusa 1 i Deusa 2, że Deus 1 jest lepszy na mikrokolor. Wiadomo, że dowiemy się tylko w tym momencie, gdy sami sprawdzimy. Nie ma co się opierać na cudzych opiniach i trzeba spróbować tego samemu. Jak to faktycznie jest? Więc szukałem jakiegoś bardzo drobnego celu, który byłby fajnym, że tak powiem, wyznacznikiem tego i fajnym przedmiotem do testów, i znalazłem taką wskazówkę zegarka kieszonkowego. Jest to mniej więcej 0,1 grama, 0,2 grama może, może jeszcze mniej. Jest to naprawdę bardzo drobna rzecz. Wiadomo, my takich rzeczy nie szukamy, ale tu chodzi o po prostu jakiś tam symbol, jakiś przedmiot, który jest naprawdę drobny, a przedstawia jakąś jakby całość. Nie jest to jakaś kruszynka metalu, prawda? I chciałbym Wam pokazać działanie obydwu wykrywaczy na takim celu. Nie jest to cel, nie jest to test głębokościowy, ale jest to test na czułość, można powiedzieć, nie? Środowisko, w jakim jestem, to środowisko bardziej piaszczyste, czyli dosyć o łagodnej mineralizacji. Jak widzicie tutaj, grunt jest trochę piaszczysty, można powiedzieć, więc na tych kilku centymetrach umieszczę w sumie tą wskazóweczkę naszą. O, tutaj. I sobie to zakopiemy. Albo ja sobie to zakopię. Myślę, że taka głębokość byłaby dopuszczalna. Z czymś bym tutaj to zaznaczył. Mam przygotowany taki kawałek plastiku. I mamy ten cel w tym miejscu. Więc tak, na pierwszy ogień pójdzie Deus 1. Deus 1, jego ustawienia, to ustawienie programu HOT. Program HOT jest dobrym programem do poszukiwania dobrych celi, drobnych celi i mikrokolorów Deusie 1C. Ja to sprawdziłem wielokrotnie. Jeśli ktoś mi tam będzie mówił, czemu nie użyłem czego innego, no użyłem, dlatego że użyłem HOTa. HOT działa na Fultonach. Program numer 9. Ten program ma ustawiony fabrycznie silencer na minus 1. Ustawiłem częstotliwość 54 kHz, dlatego że w teorii ta częstotliwość powinna działać najlepiej na ten drobny cel. A mam taką możliwość w cewce 9. Nie mam takiej możliwości w cewce 9 w Deusie 1, ale użyję maksymalnej, jaką tutaj można. Dlatego że jest to porównanie cewek 9-calowych. Dobra, co dalej? Tutaj jest pełne tony. Jedyne, co muszę sprawdzić, to jak jest ustawiony. Silencer damy sobie na 2,5, bo to jest silencer, który jest dobrze działającym silencerem do tych terenów. I tak to zostawię. Dobra. Słuchaweczki tutaj, żebyście słyszeli. Głośność na maksa. Wykrywacz 54 kHz. Co do strojenia do gruntu. Wykrywacz został dostrojony, czyli grunt został sprawdzony w programie Gold na Deusie 1C w automacie, czyli na pompkę. I ustawił się na 86 i 3 kreski. Zaczynamy. Czułość 90. Ja
jakiś tam sygnał mamy, prawda? To teraz spróbuję tą czułość podnieść do 95. Czy coś to nam da? Jak widzicie, paradoksalnie, myślę, że nawet nie. Dlatego, że przy wyższych czułościach w Deusie 1 pojawiają się różne sygnały gruntowe, można to nazwać. Dlatego, że tutaj niby grunt jest czysty, jednak wzmocnienie mocy każdego wykrywacza powoduje to, że wykrywacz działa na wszystko, co jest w gruncie. Dlatego mamy, że tak powiem, troszeczkę tutaj tak jakby nam się ta wykrywalność tego celu zepsuła. Ostatnią rzeczą, którą zrobię, to jest ustawić czułość na 99. Posłuchajcie tego. Jak widzicie, maksymalizowanie czułości nie ma sensu. Jasno to widać tutaj. Wracam na 90. Bardzo jest jakaś wykrywalność, ale oczywiście jest to cel niesamowicie trudny. Dobra, myślę, że Deusa 1 pokazałem. Na tych ustawieniach wygląda to tak i w tym terenie wygląda to tak i to tak wygląda w moich rękach. Za chwilę zobaczycie Deusa 2. Sam jestem ciekaw, dlatego że ten test nie jest testem przygotowanym. Nie znam jego rezultatów i będę tak jak wy, czekam z niecierpliwością, tak jak wy, na to, na jego zakończenie i na jego wynik. To na razie. No i czary mary, mamy Deusa 2. Co teraz z Deusem 2? Bliźniaczym programem do HOTA, można powiedzieć, Deus 1, jest program czuły pełnotony. Czyli Sensitive FT, program numer 3. Jakie zmiany w nim dokonałem? Może zacznę. Grunt dostroiłem na pompkę na 86 i jedną kreskę. W przypadku Deusa 1 było to 86 i 3 kreski. Zostawiłem grunt, stabilizator gruntu na 2, dlatego że zauważyłem, że w programie, w tym akurat programie, on potrzebny jest, ten stabilizator na tę dwójeczkę. Na przykład w programie Basic ustawiłbym go niżej, tam się da po prostu, nie? I daje to dobre profity, że tak powiem. Dyskryminacja jest minus 6,4, tak samo jak była w Deusie 1. Co do ustawień tutaj eksperckich, mamy pełne tony. Butelka Jack oczywiście na 0. Nocza zostawiłem. Zostawię go tego nocza. Silencer na 0, dlatego że mieliśmy w Deusie 1 silencer na minus 1 fabrycznie w hocie, więc tu też trzeba ten zminimalizować tego silencera. Dobra, no to tyle, nie? No więc czułość 90 na sam początek, nie? No i teraz pierwsza stabilność. Mam niziutki ton. Co do identyfikacji. ...25-30. Ok, dobra. Macie pogląd mniej więcej, jak wygląda na czułości do 90. Porównajcie sobie to z Deusem 1. I dalej idziemy. Podobnie jak w Deusie 1, zwiększę czułość do 95. Stabilność. ...30, 31, 33. Takie tutaj ID otrzymuję. To była czułość 95. No to teraz 99. ID 28, 25, 30, 31. A tak z ciekawości.
No, to tak. Dobra, no to tyle. No. Bardzo proste, że tak powiem, bardzo prosty test. Tak bym go określił. Który każdy z Was mógłby zrobić, posiadając te obydwa te wykrywacze. Oczywiście, to jest test w moim ręku, w moim terenie, w moich warunkach gruntowych, na moich ustawieniach. Musicie sami się przekonywać. Ja będę się przekonywał, ja będę nosił sobie tą wskazóweczkę z tego zegarka ze sobą i będę sobie testował to w różnych terenach, dlatego że nie można wyciągać zbyt daleko idących wniosków tylko i wyłącznie z tego testu. Oczywiście ja mam w swojej głowie trochę poukładane, jeśli chodzi o porównanie tych obydwu wykrywaczy i coś Wam tutaj pokazałem. Pokazałem Wam jakiś mały fragment. Co do akurat wyniku tego testu i tej wskazóweczki malutkiej, to jest... Ja tego nie przygotowałem. Ten test również robiłem dla siebie. Chciałem to sprawdzić. Tą wskazóweczkę i obydwa te wykrywacze. Więc ten wynik, tak jak dla Was, jest dla mnie jakimś tam, można powiedzieć, nowością i jakby zaskoczeniem, nie? Chociaż nie do końca zaskoczeniem. Czego użyłem w wykrywaczu i jakie wnioski można tutaj wysnuć? To jest to, że Deus dwójka działa stabilnie na wysokich ustawieniach czułości. Możecie tam czułość pompować. Ustawienie czułości nie jest tylko jakby skalą, ale ten wykrywacz uzyskuje moc. Różnica pomiędzy skalą a uzyskiwaniem mocy jest taka, że możecie wykrywaczu mieć czułość od 100, na przykład od 1 do 100. Ale co z tego, że ta skala jest mniejsza niż w wykrywaczu, który ma czułość od 1 do 20. Chodzi o skutek dodawania mocy wykrywaczu, a nie ilość numerków, ilość punktów, czy to będzie 90 czy 95. Tu widocznie widać wzrost mocy wykrywacza i wykrywalności celu. Więc można przyjąć, że ta skala tutaj nie jest oszukana. Rozumiecie? Nie wiem, czy to dobrze przedstawiłem, ale myślę, że jest to zrozumiałe. Dzięki temu, że Deus jest wykrywaczem stabilnym, to jest pierwsza jego cecha, którą bym wyróżnił, że jest o wiele większą stabilność niż Deus 1, możecie zwiększać jego czułość. I uzyskujecie dzięki temu wykrywalność lepszą mimo wszystko. Kolejną cechą, która jest powszechnie znana, to jest to, że Deus 2 ma ID. I nawet tutaj jest zgodne, bo ten cel jest traktowany przez wykrywacz jako niskoprzewodzący. Chciałbym Wam powiedzieć, że to tak nie jest, że często, szczególnie osoby początkujące, myślą, że to jest sprawa przewodności. To bardziej jest... Drobny cel zawsze da niższe ID. Obojętnie z jakiego metalu będzie zrobiony, czy będzie zrobiony z miedzi, czy srebra, da niskie ID. Natomiast większy przedmiot da to ID wyższe. Tak można to określić. Więc to nie tylko przewodność, ale wiele innych celów, jak kształt i masa, głównie masa, generują wysokość ID. Tak to wygląda. Więc że małe sreberko jest niskim przewodnikiem, jak to niektórzy tam mówią, to nie jest do końca prawda. On jest niskim zaburzeniem dla wykrywacza. Na tym to polega. Ale to temat w ogóle na inne dywagacje. Zresztą ja o tym mówiłem w innych filmach, nie? Dobra, macie porównanie, mniej więcej. Podsumowując, stabilność, czułość i ID. To generuje lepszą wykrywalność mimo wszystko w tym teście tego wykrywacza. A dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia. Trzymajcie się.